Tego wydarzenia w gminie Brenna nie mogłoby już zabraknąć. Co roku na początku lipca organizowane są Dni Dawnych Kultur. Obóz historyczny, kuchnia słowiańska, zabawy, konkursy sprawnościowe i koncerty. To tylko niektóre z atrakcji tego dwudniowego wydarzenia. Z kamerą podpatrzyliśmy, jak powstają gliniane naczynia. Krótkiej lekcji garncarstwa udzielił nam Robert Broda z raciborskiej drużyny dręgów z nadgórnej Odry. Przy użyciu nóg rozpędzamy dolne koło, wprawiając ruch tętoczek i pierwszym etapem jest jakby wycentrowanie tego klusa, żeby jak najbardziej był po prostu na środku. Po otwarciu, że tak powiem, tej gliny bierzemy i podnosimy. Ale to też chyba wszystko precyzyjnie należy wykonać. Zdecydowanie, tak. Cały czas, że tak powiem, dodając gdzieś odpowiedniej ilości wody, żeby był po prostu posuw. Jak ten garnuszek już jest gotowy, to co później? Jaki jest kolejny etap? No, kolejnym etapem będzie schnięcie, które, że tam powiedzmy, w zależności od wielkości, no powiedzmy w przypadku garnuszka to będzie około 3 dni. Po 3 dniach, że tak powiem, można to wrzucać do pieca. Ja korzystam głównie z pieca elektrycznego, które no po prostu jest zdecydowanie ułatwieniem w pracy. W obozie można było również zawiesić oko na przeróżnych gadżetach. Jesteśmy tutaj z paroma fajnymi rzeczami. Koszulki, t-shirty, męskie, damskie do wyboru, wszelakie. Oraz biżuteria z brązu głównie, zdobienia norweskie, szwedzkie, duńskie, również ruś oraz dziki, które mężczyźni lubią prezentować na piersi, od małych lisków po duże dziki. Szczególnie tutaj w Brennej bardzo dużo osób przychodzi, bardzo dużo osób się interesuje. Parę nawet osób spotkałam, które wiedzą bardzo dużo dobrze o tym, co sprzedajemy, mimo że są to specyficzne rzeczy. Największą atrakcją, która przyciągała uwagę nie tylko obozowiczów, były inscenizacje walki wojów i pokazy wczesnośredniowiecznej musztry. Co roku proponujemy turystom i odwiedzającym pokaz, jak wygląda walka, jak wyglądało życie w wczesnośredniowieczu i jak wtedy wszystko działało. Właśnie za nami taki pokaz. O co tam dokładnie chodziło? Kto wygrał, kto przegrał? Tam akurat były dwie drużyny, z których jedna postanowiła zrabować okolicznych kupców, natomiast druga drużyna książęca miała zadanie ich ochronić. W tym pokazie można było zobaczyć walki, jak walczyli wojownicy w średniowieczu, co byli opancerzeni, jakiej broni używali, jakie taktyki stosowali. Na własnej skórze poczuć też czasami, jak to wyglądało. Te wasze inscenizacje cieszą się zainteresowaniem? Jak najbardziej. Zawsze jest dużo odwiedzających. Jest to widowiskowe. Nieczęsto spotyka się grupę ludzi poubieranych w rekonstruowany sprzęt, którzy naprawdę z pasją potrafią o tym opowiadać i żyją tym tak naprawdę. To nie tylko te walki, ale można też się czegoś dowiedzieć. Przekazujecie tą wiedzę, ale też stroje macie, które można chyba założyć, tak? Tak, jak najbardziej. W obozie można poprzymierzać stroje, można poprzymierzać kolczugi, opancerzyć się, wziąć broń do ręki, zobaczyć, jak ona wyglądała, ile ważyła, czy ciosy w tym bolały, czy nie. I oczywiście każdy z nas chętnie tutaj coś opowie. Dni Dawnych Kultur tradycyjnie już połączono ze słowiańską nocą folk metalową. Glejdrun, Graj i Satan Kozel. Mamy zespół z Chin, Dream Spirit. I poza tym mamy jeszcze zespół z Polski, Runika. Grywała już tutaj u nas, zawsze cieszyła się bardzo dobrym odbiorem. Łysa Góra, też dość już taki bardziej znany zespół, na większych festiwalach grywał. No i naszą gwiazdą tegoroczną jest Żywiołak. Oni już grają, no chyba mają z tych wszystkich zespołów największe doświadczenie. Też chyba najlepszą taką pozycję na polskiej scenie. Używają bardzo, to jest taki zespół, który gra mniej metalowo, a używa więcej takich jednak stylizowanych na dawnych instrumentów. Także ten koncert powinien być, powinien się też wyróżniać na tle tamtych innych. Ta impreza cieszy się już takim zainteresowaniem. Co roku przyciąga chyba takich stałych fanów. Tak, powiększa się nam i gdzieś już taki limit się nam robi, że powoli nie może się już rozszerzyć. Bo już bardzo nie mamy miejsca, gdzie tego zrobić. Jeśli chcielibyśmy, żeby się powiększyła, musielibyśmy na pewno z amfiteatru się wynieść i iść szukać jakiegoś innego miejsca, jakiegoś większego placu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.